walki nie powinny trwać za długo. Wydaje mi się, że mało będzie walk przez skazanie publiczności. Wydaje mi się, że będą gdzieś też, jak to się mówi, takie knockdowny liściaste. Jestem ciekawy, nie mogę się doczekać. Myślę, że będzie dobrze. Cześć wszystkim, z tej strony Daniel Marczak, czyli Fight O'Clock, godzina prawdy o sportach walki, egzekutor Superfight. Jesteśmy w Centrum Sportowym Kamienna w Katowicach, w Bastionie Katowice. Jest z nami Łukasz Warchoł. Cześć Łukasz. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby pogadać o egzekutor Superfight. Opowiedz nam, jak zostałeś włączony do tego projektu, jak to się stało, że będziesz 15 czerwca jako pierwszy raz na świecie bił się w kimonach na przysłowiowe liście. Najpierw zobaczyłem na Facebooku informację, że powstaje gala egzekutor Fight, Super Fight. Później widziałem, że napisał do mnie na Messengerze Marek Zbruch, a później odezwał się Maciek, więc jak już pisał Marek, to już mówię, o chłopaki z Łodzi, mówię, pewnie dzwonią i dadzą propozycję, mówię, zawalczenia na Super Fight. Fajna inicjatywa, coś nowego, troszkę się rozwinie te jiu-jitsu, że tak powiem, bardziej widowiskowe, nie będzie takie bierne, statyczne. No naprawdę fajna inicjatywa. No właśnie, chyba jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem, który startował w MMA, który będzie bił się na egzekutorze. Jak wiadomo, jesteś mistrzem PL MMA, wagi byłem ciężkiej. Mistrzem. Byłem, no dla mnie zawsze w sercu. Ten, kto zdobył, jest forever mistrzem. No jakby pokazywałeś to jiu-jitsu właśnie w tamtej walce przez tą balachę na kolano, którą pamiętam doskonale. Jakby chciałem cię zapytać o to, jak oceniasz różnicę pomiędzy jak gdyby biciem w MMA, a biciem w jiu-jitsu liściastym? Czy to myślisz, że będzie dla ciebie przewaga w starciu z Patrykiem Wysockim, czy raczej jak do tego podchodzisz? Opowiedz nam trochę. No myślę, delikatna przewaga będzie, no bo jestem też zawodnikiem, który się wywodzi na samym początku ze sportów uderzanych, bo zaczynałem od boksu, no też tych kilka walk w niedawnym czasie zawalczyłem w MMA. No ale nie można nikogo przekreślać, wiadomo, no to jest jiu-jitsu, są techniki kończące, klucz na stopę, balacha, inne duszonka, wiadomo, moment nieuwagi może się skończyć, tak jak to jest przy wszystkich sportach walki uderzanych, a tak to właśnie też mi się wydaje, że będzie wyglądało w tym egzekutorze. No pewnie, ale jeżeli chodzi o starcia z Patrykiem, wy mieliście okazję już się mierzyć. Jakbyś mógł o swoim oponencie trochę opowiedzieć, jak oceniasz tą walkę w tej formule, bo chyba masz dodatni bilans walk z Patrykiem. Chyba dodatni, tak zawsze żeśmy się ocierali, że tam może jedno mam dodatnim albo dwie, ja nawet nie pamiętam, bo tego się nie liczy, nie wlicza się do rankingu. Jak będzie wyglądała walka, no nie wiadomo, ja tam chyba wychodzę pierwszy z tej karty głównej, tak mi się wydaje, no zobaczymy, jestem ciekawy, nie mogę się doczekać, myślę, że będzie dobrze. Super, to jeszcze spytam cię o inicjatywy jakby wkoło gali, tego dnia będzie dzień dawcy DKMS, będziemy zbierać tutaj wymazy, no i wspieramy projekt Favela, bo to też zawsze wspominam, wiem, że ty wiesz, o co chodzi z projektem Favela i wiem, że ci się to podoba, bo tutaj rozmawialiśmy wcześniej, jakbyś mógł ocenić jakby na bazie może swoich doświadczeń albo tego, jak ty to czujesz, jak wyciąganie dzieciaków z kamienic i takich bardziej właśnie ciężkich sytuacji przez jiu-jitsu ci się podoba i jak to widzisz w perspektywie najbliższej lat i tego typu akcji. Pomysł jest bardzo fajny, trzeba tych dzieciaków, wiadomo, zachęcić jakoś do uprawiania sportu przez wszelkie możliwe sposoby, tym bardziej, że sami wiemy, w jakich czasach żyjemy, jest dużo po prostu innych złych, szkodliwych rzeczy dla dzieci, internet, inne środki, że tak powiem, w cudzysłowie odurzające. No trzeba ich zachęcać, trzeba czasem ich nawet, że tak powiem, na siłę zaciągnąć do tego sportu, bo to wiadomo, jeden kolega nie pójdzie, drugi nie pójdzie, trzeci pójdzie i tak później jest, że jak jeden nie pójdzie, to dwóch kolejnych nie pójdzie. No dzieci się wstydzą, trzeba je, wydaje mi się, na siłę wyciągać coś, im organizować, tym bardziej, że zbliżamy się do wakacji. A wakacje są najcięższe dla tych dzieci, że tak powiem, najbiedniejszych, no bo nie mają po prostu co sobą zrobić. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, już kończąc naszą radosną pogaduchę, kilka osób gdzieś tam zarzucało, że te liście w brazylijskim jiu-jitsu to jest niepotrzebne, że to jest niefajne, że w ogóle bez sensu. Nawet przed chwilą czytaliśmy gdzieś tam komentarz, że kto to wymyślił w ogóle, skąd ten pomysł liści w jiu-jitsu. Jak ty byś to ocenił? Pomysł jest fajny, bo będzie się to rozwijało. To też mi się wydaje, będzie może po tym większe zainteresowanie innych ludzi sprowadzające te jiu-jitsu bardziej pod taką, że tak powiem,
pod takie jiu-jitsu, bardziej pod samoobronę, wiadomo, gdzieś też na ulicy, gdzieś kogoś ktoś złapie, zawsze nie trzeba bić z zamkniętej pięści, tylko z otwartej dłoni, no też wiadomo, mniej kontuzjogenne to jest, no bo...